Błażeju, przede wszystkim gratuluję wyróżnienia w konkursie Krzysztofa Mętraka. Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od tekstu, który został nagrodzony, abyś powiedział o nim coś więcej. Dziękuję bardzo za gratulacje przede wszystkim. Ten tekst ukazał się w miesięczniku Kino i właściwie dużo już mówi jego tytuł. On jest zatytułowany Spróbujmy myśleć wspólnie. I on przedstawia ideę think tanku Restart Polskiego Kina, którego ja jestem jednym z założycieli i członków. Ona głównie polega na tym, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać w polskim kinie i nie tylko w polskim kinie, ale żeby ludzie w obrębie pola kinematografii polskiej weszli ze sobą w dialog i powrócili przynajmniej na poziomie idei do tego, co było realizowane w zespołach filmowych, do pewnego kolektywu twórczego, w którym reżyser, traktowany nawet jako autor, ma wokół siebie, czy to kierownika literackiego, czy to różnego rodzaju quasi-konsultantów, którzy w procesie twórczym pomagają mu nakreślać różne idee, różne konteksty i później umieszczać je w scenariuszu i w filmie. My byśmy chcieli, żeby taka idea pojawiła się na nowo w polskim kinie, bo ona została zarzucona w 1989 roku, żeby to oznaczałoby na przykład inny model producencki, o czym wspominam w tym tekście, znaczy nie producent, który tylko i wyłącznie liczy zyski i straty, ale producent kreatywny, który jest dla partnerem dla reżysera, dla twórców właśnie w procesie kreatywnym, w tworzeniu filmu, który potrafi gdzieś jakoś z zewnątrz spojrzeć na pomysły twórcy i pomóc mu właśnie z tej perspektywy zewnętrznego obserwatora jako się ukształtować. I w tym tekście właśnie troszkę, na pewno w swoim imieniu, ale też pewnie w imieniu całego think tanku, diagnozuje te rzeczy i proponuje właśnie te rozwiązania, o których przed chwilą powiedziałem, jako pewną podstawę dla naszej kinematografii, która może jako pewien grunt, z którego mogą naprawdę dorodne plony wyrosnąć. Właśnie, mówiąc o dorodnych plonach, które filmy twoim zdaniem należałoby wyróżnić? No przede wszystkim oczywiście trzeba powiedzieć, że ten konkurs główny był inaczej selekcjonowany w tym roku i widać to. Naprawdę widać. Uważam, że to jest wielki sukces tego festiwalu i jego dyrektora Michała Chacińskiego, że ostra selekcja do konkursu głównego, gdzie już nie mamy 20 filmów, prawda? Przegląd polskich filmów jest w konkursie głównym, tak było dotychczas na wielu festiwalach. Kto zrobił film? Proszę bardzo, zapraszamy do konkursu głównego, pokażemy. Nie, tutaj była ostra selekcja, to miała być reprezentacja polskiego kina, tego co się w nim dzieje, tego co jest w nim najlepszego ekstraklasa. I tak jest, tak jest. Wydaje mi się, że tu jest sukces, bo o każdym z tych filmów można dyskutować, o każdym z tych filmów można powiedzieć chociaż coś dobrego i nie ma takiego filmu, z którym, a to było częste w Gdyni niestety, w poprzednich edycjach, nie ma takiego filmu, z którego ludzie, widzowie, ale krytycy, wszyscy właściwie wychodziliby z takim po prostu nastawieniem, że nie ma co rozmawiać, tak, bo to jakieś kuriozum i tyle. Nie, takich rzeczy nie ma, to są naprawdę filmy pełną gębą. Moim ulubionym filmem tego festiwalu jest Róża Wojciecha Smarzowskiego i wydaje mi się, że już to było widać w Domu Złym, ale po Róży już dla mnie jest niewątpliwe to, że Wojciech Smarzowski wyrósł na być może najciekawszego, a na pewno autora polskiego kina o najmocniejszym głosie. Róża to potwierdza, która jest trochę innym troszkę filmem niż Dom Zły, ale jednak to nadal jest cały czas uniwersum Wojciecha Smarzowskiego, to nadal jest jego styl, ale to jest film, który zresztą, i tutaj mogę wrócić na chwilę do Restartu, bo to jest film, który mnie jako członka Restartu, jako osoby, która się podpisuje pod tymi ideami, w których też troszeczkę niestety diagnozujemy, że polskie kino nie jest odważne, albo rzadko bywa odważne, tak filmy Wojciecha Smarzowskiego są i Róża jest bardzo odważna na przykład w tym, jak traktuje kontekst historyczny, jak pokazuje okres po II wojnie światowej, jako taką zupełną wolną Amerykankę, brutalnie i naturalistycznie Smarzowski pokazuje okres gwałtu i okrucieństwa powojenny, ale też perspektywa kobieca w dużej mierze, to znaczy mało jest u nas filmów, ale też mam wrażenie dzieł w ogóle, które podejmują temat wojny z punktu widzenia takiego kobiecego doświadczenia i tutaj ta tragedia wojenna kobiet, które były regularnie gwałcone podczas działań wojennych, nie tylko w Polsce, to jest oczywiście niestety dosyć powszechna praktyka w działaniach wojennych, jest bardzo, bardzo z uwagą potraktowany przez Wojciecha Smarzowskiego i to jest nowe, to jest pewna nowa perspektywa i abstrahując od tego wszystkiego, to jest świetne też kino gatunkowe, to jest film, który się inspiruje westernem, melodramatem i z tych jakby matryc buduje historię, która jest jednocześnie bardzo polska, bardzo lokalna i na tę lokalność właśnie patrzy z pewnej nowej perspektywy, a z drugiej strony jest mimo wszystko dosyć uniwersalna. I to jest też coś, co w konkursie głównym bardzo widać. Widać, że nasi twórcy, nasi reżyserzy, to jest bardzo pozytywne, coraz częściej zaczynają myśleć kategoriami
nie tylko lokalnymi. A poza Różą to wydaje mi się, że najciekawszymi filmami tego konkursu były Italiani Łukasza Barczyka, który jest bardzo interesującym eksperymentem z formą filmową, z obrazem cyfrowym i bardzo nieoczywistą wariacją na temat kompleksu Edypa, Hamleta. Prawda, to jest takie dosyć, być może dzieło dosyć hermetyczne, dla niektórych może się wydać trudne, ale jeżeli dać mu szansę i spróbować w niego wejść, to może naprawdę dużo, czy może tam czekać jakaś nagroda dla widza. Ja uważam, że taką dostałem. No i jeszcze bym wyróżnił Wymyk Grega Zgmińskiego i Das Adriana Panka. Bardzo ciekawie narracyjnie prowadzony film, właściwie wielkie wyzwanie dla widza, który sam musi sobie rekonstruować praktycznie historię, która tam się dzieje, bo Panek daje tylko takie tropy, a nie podsuwa niczego jednoznacznie i to też jest rzadkie w polskim kinie. A Wymyk Grega Zgmińskiego, chociaż mam z nim kilka problemów, to jest przede wszystkim, to wydaje mi się, że w takim klasycznie rozumianej narracji filmowej, po amerykańsku rozumianej, prawda, czyli pewna aktowa konstrukcja, prawda, czy trzyaktowa konstrukcja i po prostu taki bardzo klasyczny sposób opowiadania, to w tym kontekście Wymyk Grega Zgnińskiego jest absolutnie wzorcowo opowiedzianym kinem i mimo tych problemów moich z różnych z tym filmem muszę powiedzieć, że jest absolutnie świetnie skonstruowany psychologicznie główny bohater i właściwie w każdym jego zachowaniu możemy powiedzieć, że powodują nim bardzo różne czynniki i każda jego decyzja jest warunkowana i to się udało Zgnińskiemu i znakomitemu Robertowi Więckiewiczowi w głównej roli. Każda decyzja ma kilka różnych współistniejących ze sobą powodów i właściwie nie wiadomo do końca, nie wiadomo jednoznacznie, czy któryś z nich jest głównym powodem, czy nie, i to wszystko jest bardzo takie nieoczywiste. Wiem, że pokazywaliście tutaj również jako restart blok filmowy. To jest też nowy pomysł Michała Chacińskiego, żeby nie tylko Gryneja otworzyła się na klasykę, ale otworzyła się też na nowe interpretacje klasyki. Żebyśmy stworzyli wokół tej klasyki pewną przestrzeń dyskusji i spróbowali odczytać ją na nowo, bo klasyka nieodczytywana na nowo robi się za skorupiałym kanonem i tak naprawdę krzywdzimy wtedy tę klasykę, bo jeżeli rzeczywiście myślimy na przykład o filmach Andrzeja Munka i mówimy cały czas to samo, tak wybitne kino, bo i podajemy te same argumenty, które gdzieś zostały wcześniej zauważone cały czas, nie dodając żadnych nowych, nie próbując spojrzeć z innych stron, to wtedy rozmowa o tym filmie robi się banalna i nie oddaje sprawiedliwości filmowi. Także tak, z tego wynika ta idea. I mieliśmy tutaj cykl, który sobie nazwaliśmy Nadrealizm w kinie polskim, który jest jakby punktem wyjścia, do niego jest książka wydana przez Hart, Dzieje grzechu, Surrealizm w kinie polskim, w którym w tej książce autorzy, autorki i redaktorzy stawiają tezę, że być może obok kina moralnego niepokoju szkoły polskiej, czyli dwóch głównych nurtów polskiej kinematografii, jest również trzeci surrealizm. I to jest właśnie próba szukania jakichś takich osobnych, jakichś takich bocznych ścieżek w historii polskiego kina. Jakichś takich tropów, które gdzieś tam były odsuwane trochę na bok i mówione, że to są twórcy osobni i tyle, a być może należałoby spojrzeć na te zapomniane jakieś ścieżki, bo one też są polskim, one też stanowią historię polskiego kina i nagle może się okazać, że ta historia jest nie tak bardzo oczywista, jak nam się wcześniej wydawało, tak? Ten nasz cykl restartowy to jest jakby oczywiście tylko jeden punkt tego programu, bo były też spotkania organizowane z gośćmi w klubie festiwalowym Bohema, z gośćmi festiwalowymi i tak klub Bohema miał być taką właśnie jakąś przestrzenią rozmowy i tak dalej, bo na tym też polega festiwal filmowy, na tym też polega, to jest miejsce, gdzie rzeczywiście kultura filmowa chyba najpełniej się realizuje, bo oglądamy filmy, a jednocześnie o nich rozmawiamy i tworzymy o nich pewne, dyskutujemy o nich i tworzymy pewne znaczenia z nimi związane i tak naprawdę budujemy je w dyskusjach na nowo, prawda? I to się na tym polega budowanie kultury filmowej i jakby festiwale są świetną okazją do tego, Gdynia wcześniej w ogóle taka nie była. Czy ten festiwal ma szansę gdzieś przebić się w tym festiwalowym, światowym obiegu? Myślę, że ma, wbrew temu, co się czasami słyszy, że jest to rzeczywiście festiwal narodowy i taki dosyć właśnie wsobny w tym sensie i nie nowoczesny i nie ma szans w związku z tym. I zgodzę się, mogę się z tym zgodzić jakby pod jednym warunkiem, że mówimy o rzeczywiście o festiwalu w Gdyni w takim kształcie, w jakim był dotychczas. Bo wszystkie te rzeczy, o których tutaj powiedzieliśmy, nowe idee na tym festiwalu i zmiany, które wprowadził Michał Chaciński i wiele innych, przede wszystkim ma jeden
cel, zrobić z Gdyni nowoczesny festiwal filmowy, który oprócz tego, że pokazuje filmy, właśnie jest też przestrzenią dyskusji, ma różne wydarzenia poboczne, dyskusje, debaty, promocje książek i jest absolutnie takim kompleksowym wydarzeniem filmowym i kulturalnym. No i oczywiście jest też miejscem, w którym dokonują się pewne targi, ubija się interesy, prawda, filmy są sprzedawane, kupowane, rozprowadzane i to też jest bardzo ważne. I Michał Haciński zrobił w tym roku krok w tę stronę i nie wszystko się jeszcze udało w tej edycji, ale jest to Gdynia, jest więcej oddechu tutaj i taka Gdynia jak najbardziej ma szansę zaistnieć, bo przecież to nie jest tak, że na świecie istnieją tylko międzynarodowe festiwale filmowe. Są też narodowe festiwale, gdzie selekcjonerzy na przykład z międzynarodowych festiwali jeżdżą, żeby szukać filmów, prawda? I inny pomysł Michała, międzynarodowe jury, też może w tym pomóc, bo w międzynarodowym jury w tym roku jest na przykład pani Ludmiła Cwikowa, która jest selekcjonerką festiwalu w Rotterdamie i jest jedną z najbardziej prominentnych postaci świata festiwalowego. I to jest, ona tutaj przyjechała jako jurorka, i ona stąd wyjedzie z doświadczeniami i będzie się z nim dzielić. A to jest osoba, której słuchają w świecie festiwalowym, bo ma jakąś pozycję. I nie jest ona jedyną taką postacią na tym festiwalu. Więc w takim kształcie, że rzeczywiście po pierwsze ten nowoczesny kształt w festiwalu zgodnie ze światowymi trendami i otwarcie się na zagranicę, czyli zapraszanie międzynarodowych gości, dziennikarzy, jurorów, w tym momencie Gdynia absolutnie ma szansę zaistnieć. To nie będzie teraz być może jeszcze, tak? Ale potrzeba pewnie na to kilku lat, ale pierwszy krok został zrobiony i absolutnie możemy tutaj mieć festiwal, na który będą przyjeżdżać zagraniczni goście, żeby zobaczyć, co się dzieje w polskim kinie i co z polskiego kina jest teraz najciekawsze i co z polskiego kina można pokazać za granicą. Tak? Ja mam włączony mikrofon, bo nigdy nie wiem. Boże, przede wszystkim dziękuję. O tak? Takie coś? Tak? A właśnie tak wyglądam, okropnie tak wyglądam, nie filmuj mnie tak. Hika! Jak się macie? Jak się...